Agata Ofiara, Aleksandra Józka, Grzegorz Małecki, Stanisław Pan Hasiuk, przepraszam, oraz Tomasz Zdrabek. Zacznijmy od tego, co w naszym repertuarze jest najbliżej, czyli już tak na dni 12 Ogólnopolski Przegląd Melodramu Współczesnego. Przyjęliśmy w tym roku 9 melodramów, mamy także spektakle gościnne. I poproszę Adama, żeby powiedział, że nie, to ja, przepraszam, dobrze. Przepraszam, nam się tutaj posypał scenariusz. 12 przegląd, drugi raz w Teatrze Warszawy. Monodramy z całej Polski. W roku przyjęliśmy 9, a nie 10, tak jak zwykle mieliśmy w zwyczaju, ale wydawało mi się, że poziom tych 9 jest na tyle wysoki, że lepiej zostać przy mniejszej liczbie, a zadbać o poziom. W tym roku jurorami są Agnieszka Przepiórska, Kuba Kowalski oraz Jacek Bakar, a także tradycyjnie, jak co roku, przedstawiciel publiczności, pełnoprawny juror, którego wybierzemy spośród tych ludzi, którzy zarezerwowali karnet, więc są na tyle zdesperowani, że będą chcieli te 13 monogramów obejrzeć naprawdę. Rada programowa, która kwalifikowała do przeglądu, to ja, Aldona Machnowska-Góra, Adam Sajnuk i Piotr Matajczak, którego dzisiaj nie ma, ale ma swoje obowiązki w żywo. Pierwsza premiera tego sezonu to będzie Ofiara Saula Bellowa w reżyserii Adama Sajnuka 26 września. Potem jestem swoją własną żoną Karoliny Hirsch, potem Wasza Wysokość, reżyser Katarzyny Halbert, Nocny Kowbol, reżyser Kuby Kowalskiego i na koniec sezonu Krótki film o miłości, reżyser Piotra Radniczaka. Oddaję głos artystom, bardzo proszę, żebyście powiedzieli o projektach. Zaczynam od oczywiście Ofiary, Adam, jeżeli mógłbyś powiedzieć dwa słowa na temat tego projektu.